No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Shevaral z tej strony, Cyberpunk, Widmo Wolności na moim kanale, zapraszam do oglądania. Więc tak, zaczynamy w tym samym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Próbujemy... Dobra, wiecie co, bierzemy tak. Idą na nas. A przestań, co z tego... Dobra, tu się nic nie dzieje. Przyłóż się trochę, bo będzie z nami źle! Pięknie. No co z tym gościem? Co z nim? Brakowało mi tego! Stary, dlaczego ty nic mi nie mówisz, że... Dawaj, no! Awaria wszczepów, o proszę! O ty, mendo. Tam jest ten gościu, którego zaraz muszę udupić. Jak już kurczę ich wszystkich... Nie ma dla nich ucieczki! Dobra, idę z nim porządek zrobić. Zaraz będzie to już wszyscy. Kolego sympatyczny, bardzo głośny się momentami robisz, wiesz? Nie wiem dlaczego. Bardzo głośny się momentami robisz i to jest dziwne. Nawet bym powiedział, że bardzo creepy. Dobra, to skoro już wszystkich pozabijaliśmy... Miałem robić to po cichu, ale sami widzicie, no. Nie sądziłem, że tutaj na wejściu też ktoś będzie. Awaria wszczepu, pozbierajmy sobie. Wiecie co, te cholerne uniki czasem są mega niepotrzebne. Nie dość, że zrobili coś takiego jak zryw, który kontrolem powiedzmy gdzieś tam działa. I jest przypisany do kontrola, to teraz jeszcze dwa razy jak nacisnę na przykład W, to też mam jakiś dodatkowy zryw. Teoretycznie dobra, no jest to jakieś urozmaicenie, ale to w moim mniemaniu nie o to chodzi. No ja bym wolał jeden jakiś konkretny unik, który mogę używać, który nie jest ograniczony poprzez żaden cooldown. I pogadajmy. Dobra, chodź. To ja już idę za tobą. Aniżeli 15 uników pod różnymi, kurde, klawiszami, tak? Bo ja nie gram w Final Fantasy, że tam mam maszować przyciski od A do Z, nie? Ale to taka drobnostka, powiedzmy. Wam pewnie nie przeszkadza, ale... Co ci powiedziała? Ucieszyła się, że tu jesteś. Że używa Blackwalla. Nie wypierała się tego. Musimy ją szybko znaleźć. Powiedziała ci, gdzie jest? Ona potrzebuje pomocy. Hansen ją dorwał i trzyma u siebie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Prawdę mówiąc, nie mogło być gorzej. Black Sapphire. Hansen robi tam jakąś imprezę. Powiedziała, że tam nas znajdzie. Czymkolwiek jest to Black Sapphire. Spójrz tam. Najwyższy wieżowiec obok budynku z jebitnym monitorem. Widzisz? Niedoszły hotel, w który władowano miliardy eurodolarów. Obecnie ulubione miejsce Kurta Hansena. Prawdziwa forteca w środku Dogtown. Nie da się tam tak po prostu wejść. I nie sądzę, żebyśmy mieli kogoś, kto nas tam wprowadzi. Ja i Alex będziemy musieli uruchomić nasze kontakty. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ty też się zastanów, czy nie znasz tu kogoś. Znam miejscowego fiksera, Mr. Hands. Mogę do niego zadzwonić. Zrób to. Będziemy w kontakcie. No i dobrze, głębokie rany i stare blizny. Zadanie skończone. No teoretycznie mogłem to w ostatnim odcinku już zakończyć i mieć spokój pod tym kątem, ale dobra, trudno. Co my mamy? Ręka rękę myje. Okej, w porządku. Zadanie dodatkowe się pokazało. No to teraz tak, ja bym jeszcze chciał zobaczyć, jak wygląda mapa tutaj. Ja bym chciał zobaczyć, jak tu wygląda mapa, ponieważ... Mamy jakieś zadanie tutaj? Coś tego? Poboczne? Nie mamy. Czy teoretycznie to bym musiał zadzwonić, no właśnie, do Mr. Handsa. Może on mi jakieś kontrakty da. Jakoś tak bardzo... Jakby to powiedzieć... Delikatnie wprowadza nas w ten świat, tą dzielnicę Dogtown. Ten dodatek. Hands, dzwonię z prośbą o przysługę. Prosto z mostu, to lubię. Muszę dostać się na nadchodzącą imprezę w Black Sapphire. Może od razu do Pentagonu? Wi. Black Sapphire to nie Konpeki Plaza. Wchodzi się tam tylko na zaproszenie Hansena. To miejsce jest jego twierdzą. Na pewno jest jakiś sposób. No dobrze. Słuchaj. Zaproszeń ci nie załatwię, ale będę może miał coś innego. Jednak muszę poprosić cię o coś w zamian. Reputacja to waluta. Gdy jej używasz, naciągasz linę. Trzeba naciągać tak, żeby nie pękła. Rozumiesz? Mhm. Rozumiem. Muszę pomóc ci zarobić trochę reputacji. Dokładnie. Pomóż mi, wykonaj dla mnie parę zleceń, wzmocnij moją pozycję w Dogtown, a wtedy ja pomogę ci z Black Sapphire. Dobra. Nie wystarczy kogoś przekupić. To powiedzmy mnie nie interesuje i ta linia dialogowa raczej też. W porządku, mamy umowę. W porządku, Hans. Mamy umowę. Cieszy mnie to. Do usłyszenia. Dobra, ukończ przynajmniej 3 kontrakty dla Mr. Handsa. Także... Czekając na Dodgera i takie tam. Dobra, w porządku. Mamy konkretną ilość kontraktów. I to, być może to jest właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, że delikatnie nas wprowadza, kurczę, w Dogtown ten dodatek. Ale tych kontaktów dalej tutaj nie widzę. Czy one są gdzieś rozsiane po całym tym? Nie, no to jest z podstawki. A czy ja w ogóle widzę tego Mr. Handsa? No nie, no on teoretycznie nie ma takiego miejsca stałego, nie? Nie ma. Dobra. Ciul, to muszę po prostu zrobić to, o, w ten sposób. Proszę, jak bardzo ładnie wygląda. Dobra, co my mamy tu najbliżej? Chyba to. Tak, bierzemy to. Uratuj Antony'ego Andersona, Klinika Heaven, to jest to, co ja gdzieś tam odblokowałem chwilę wcześniej. Widmo Wolności, Klinika Heaven, Antony i ten Blanco, czy jak on się nazywa. Tak swoją drogą, na stronie facebookowej Cyberpunka była informacja o tym, że są jakieś fanty do odebrania, tak? Przede wszystkim Gwimblade, jakieś takie 2 kurtki, których osobiście nie mam. I trzeba tylko zarejestrować się na stronie odbioru nagród. No i ja generalnie no, mam Witchera 3 z wszystkimi dodatkami zakupioną za własne pieniążki. Dodatkowo gdzieś tam mam Witchera 3 wersję goty. Dostałem cynk od Reda, że slider gryzie piach. Co tam się stało? Wypadek przy pracy wysmażył go, tak nie będziesz po nim płakać, co? Widocznie taki koniec był mu pisany, ale widząc, że gładko wszedł w butek, bezlitosny długi Reed. Co do Reeda, stary wilk się nic nie zmienił. Dam ci jedną radę, Wi, nie zaprzyjaźniaj się z nim. Ani z nim, ani z nikim z agencji. Mamy zły wpływ na ludzi. Mamy zły wpływ na ludzi. Nie wiem, czy to ona coś na ten temat odpisze, ale... No i powiem wam tak, dodatkowo... Mam jeszcze, poczekajcie, 170... A pierdziele, ale te Idę tutaj. Chciałem odblokować szybką podróż, ale oleję to. No i dodatkowo ten goty. Wszystko na gogu, a nadal nie mogę Gwynblade'a odebrać. Czy ja... Wydaje mi się, że te pierdoły, które... Czekaj, czy ja z tego... Nie, z tego poziomu nie mogę... Nie, nie mogę. A inwentor? Inwentory... Nie, tutaj nie mogę pokazać, ale ogólnie jak jestem w mieszkaniu, to wydaje mi się, że to, co miałem dostać w ramach preorderu, to dostałem, ale na pewno nie było tam Gwynblade'a. Była ta katana... Jakaś... jakoś ona się tam nazywała, ale... Jako patrunek suchy? Trzymają się te szwy? Boli jak cholera. Ledwo stoję. Nie mogę ci dać więcej morfiny. Nie starczy dla innych. Bez Andersona i tak wszyscy pójdziemy do piachu. Dobra, trzeba tam chyba z nim pogadać. No i nie wiem cholera jak to ugryźć, żeby dostać te fanty, nie? Znaczy to jest pierdółka, bo to jest kosmetyczna jakaś tam nagroda, ale... Może mieliście takie problemy. Wejdźcie sobie na Facebooka, na Cyberpunka, jeżeli nie kojarzycie o co chodzi i dajcie znać, czy wy normalnie możecie Gwynblade'a odebrać w grze. Przesyła mi Fixer. Odel Blanco? Jestem V. Fixer mówił, że potrzebujecie pomocy. Potrzebujemy cudu. Jeśli kosiarze zaraz się stąd nie wyniosą, nasi pacjenci zaczną umierać na ulicy. Dobra. Ten wszczep wygląda na kobiecy. Nie jest przystosowane do twojej wagi. A ty co? Myślisz, że miałem wybór? Musisz zwiększyć tolerancję udźwigu. Zacznij od parametrów stawu kolanowego. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. Smacznej kawusi? Ej, ja nie wiedziałem, że ja mam takie informacje w ogóle. Taką wiedzę. Dobra, czego kosiarze mogą chcieć od dyrektora szpitala? Do celu lecimy. Jest z nimi jedna dziewczyna. Nika Jankowicz. Nika. Szuka swojego brata. Bardzo fajny nick. Albo imię. Tutaj? Jest waszym pacjentem? Nic więcej nie wiem. Chciała rozmawiać z Antonem. Była mocno roztrzęsiona. Gościu, bo ja nie chcę za tobą lecieć. Kosiarze pozwolili ci się zająć pacjentami? Ta cała Nika kazała im wyprowadzić nas na ulicę. Mają nie wpuszczać nikogo do środka. Powiedziała, że to sprawa między nią a Antonem. Nie chcę żadnych ofiar. Albo świadków. Kosiarze obstawili wszystkie wejścia? Na pewno główne. Słyszałem, jak je czymś zastawiają od wewnątrz. Ale jak tu wpadli, to wybili szybę w nawie bocznej. Spróbuj tamtędy. Potem musisz dostać się do biura Antonego. Idź do piwnicy. Schody są po prawej stronie od ołtarza. Jeśli kosiarze zrobią coś Antonemu, nikt inny nie pomoże tym ludziom. Zostaw to mnie. Ej, miał być zostaw... Ej, nie zostaw to mnie, tylko zrobię co mogę. Co jest? What the hell? Czekajcie, bo w ogóle mam... Niech... Jezus Maria, niech robią ten dodatkowy... O! Rozglądam się za jakąś drogą do środka, ale nie wygląda to dobrze. Hansen to stary pies, wyszkolony i doświadczony. Na razie nie mam pomysłu, jak to ugryźć. Dawaj znać, jeśli coś wymyślisz. Powiem wam tak, no irytujące jest to, że gdzieś te menu mi się tak po prostu badży, nie? Bo... Kurde, no nie tak to powinno wyglądać. Dobra, to jest gościu. To jest ta wrona, tak? Ja się muszę jakoś tutaj dostać. Tu jest jakiś gościu. Czekajcie, tu mamy kamery, to przede wszystkim... Aha, dobra, bo ona jest wyłączona. Ejo, ejo. Ejo, CD Technology. Stary, czy to by było takie proste? Kamera, włącz. No, kamery są wyłączone, dobra, spoko. Strefa zagrożenia. Muszę być bardzo ostrożny. Dodatkowo też biorąc pod uwagę, że nagrywam w miarę na bieżąco, to odniosę się też do komentarza pod jednym z filmów odnośnie tego, że troszkę spieprzyłem ten... No ja wiem, że spieprzyłem ten wybór, wysyłając gościa do... Zobaczmy, co tutaj jest. Wysyłając gościa do Sergeja, czy jak on tam miał. Przez to stracił głowę, ale... Czekajcie, zdalne przejęcie. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy jedną... Mamy snajpera i to jest ten snajper, którego ja widzę, nie? Tak, tam jest jakiś gościu. Ty, no teoretycznie mało ich jest. Tu jest chyba ten zewnętrzny... Tak, tu jest to zewnętrzne badziewie. Ale jaja, popatrz na niego. No, trup jak trup. Trup jak trup. Na rękę się patrz. Widzisz ten wszczep? Mój ziomek miał identyczny. Johnny Silverhand. Nawet wgniecenia się zgadzają. Pewnie używany. Ty, kurwa. Co tu jest grane? DL. Don Las Pisa. To są jego inicjały. Pamiętam, jak je sobie kwasem wytrawił. To miejsce jest jakieś dziwne. Najlepiej by było spalić tę budę do ziemi. No dobra, okej, nie ma tu nic ciekawego. No, wiem, że spierdzieliłem i bardzo dobra podpowiedź była, żeby wpis... SARS-CoV... Co? O proszę, mutacja, fajne, a to jest dobry smaczek. Ej, to jest fajny smaczek. Kurde, nawiązanie do byłej tak jakby pandemii, nie? Miałem nadzieję, że znalazłeś u siebie jeszcze trochę leków. O, przeterminowane leki. Nieładnie, panie kolego. Ej, nie to. To. Nieładnie, panie kolego. No, wiem, że spierdzieliłem ten wybór, ale cholera jasna, no. Nie mam save'u, który mógłbym wczytać, żeby zobaczyć, jak wygląda na przykład... żeby zobaczyć, jak wygląda na przykład inny... O, masz. Jak wygląda inna opcja, czyli jeżeli bym na przykład wybrał, że porozmawiam ze swoimi fixerami i ogólnie właśnie ta... Dobra, pogadajmy. W ten sposób. No i ogólnie ta porada właśnie była na zasadzie, że wczytaj poprzedni save, bo warto, chociażby żeby zobaczyć, co tam się stanie i ja się z tym zgodzę, nie? Ja się z tym zgodzę, ale cholera, no nie mam takiej na razie możliwości, bo mam albo na samym początku gdzieś tam save, albo... Teraz te najbliższe, nie? Także, ale tak jak mówię, warto gdzieś tam dawać mi te wskazówki, bo może prędzej czy później je wykorzystam. Dobra, i teraz tak. Może najpierw tych na górze załatwię, cholera. Znajdź wejście do... budynku kliniki. Teoretycznie to ja bym mógł zrobić to w ten sposób, że... Nazywając jej najnowszą powieść pośród cienia kulturowym dziedzictwem świata. Dzieła wielkiej Grandmaster sztucznej inteligencji stworzonej przez Raven Technologies cenione są zarówno przez krytyków, jak i czytelników. Załatwiam mnie. Sugin syn, ty gdzie? Ja pierdzielę. Zwłoki znaleziono, kurde. Wyłaź do cholery. No, leży. Pięknie. Tam ci niech sobie będą, moim zdaniem. Albo. Pięknie. Dobra. Wszyscy... O. Żałosne. Tam jest jeden gościu. Ała, kurwa! Dobra. Skoro ludzie już nie żyją, to mogę sobie na spokojnie tutaj chodzić. Pozbieram sobie od razu wszystko, co tutaj mamy. Ten jeden cholernik. Co, jestem przeciążony? Świetnie. Jestem przeciążony i to jest to, czym właśnie... Tego, czego... Znaczy, to jest to, czego potrzebowałem. O, może tak. Klucz do opon. To jest to. To mnie nie interesuje. To też mnie nie interesuje. Wszystko to mogę sobie w tym momencie... Pałka elektryczna. Póki to nie jest w żaden sposób katana. To bo 3+. Jeżeli to w żaden sposób nie jest, kurczę, ikoniczne, to... Pistolet maszynowy, jakiś tam crusher. Od groma tego mam. Muszę między odcinkami zrobić po prostu porządek tutaj. Baba Jaga patrzy. No dobrze, ja też patrzę. No, także gdy będę jeszcze raz grał, ogrywał ze stacji orbitalnej, ja pierdzielę, będą non-stop te informacje przychodzić o tym, że mamy radio sobie posłuchać. Abym się zdziwił, jakby to był ten gościu, którego szukam, nie? Ale no nie, bo od razu by mi się gdzieś tam zaktualizowało, jak patrzyłem na kamerach, nie? Na razie to wydaje mi się po prostu, że on może i tak już nie żyć. Czy mam taką nadzieję... Mam taką nadzieję, że moja decyzja po prostu, że nie byłem... Albo nie zrobiłem tego na... po cichu, nie wpłynie na jakieś jego losy, nie? Tu mamy te wszczepy kradzione. Teraz pytanie, czy to ukradliśmy my, czy... My jako doktorek oczywiście, czy my jako kosiarze? Czyli gdzieś tam mieszkańcy innych dzielnic. Drzazga rozwoju, no i proszę bardzo. Ja takie coś to ja lubię. Przestań tym wymachiwać. Myślisz, że sobie jaja robię? Kurwa, czego ty chcesz? Wiesz co, wydaje mi się, że... jest Gaspar? Mów! Tylko spokojnie. Nie zbliżaj się! Gdzie jest Gaspar? Mów! Opuść broń. Możemy się dogadać. Jestem tu po Andersona. Ma stąd wyjść żywy. A ja przyszłam po mojego brata. Gówno mnie obchodzi, pieprzony Anderson. Podnieś dupę. Gdzie jest Gaspar? Mów! Myślałaś, żeby zmienić strategię? Machanie bronią chyba nie robi na nim wrażenia. Ty dla mnie pracujesz, czy dla gangusów? Mów do kurwy nędzy! Pojebało cię! Co tak stoisz? Pomóż mi! Teraz to przegięłaś. Nie wiem, czy miałem ją zabijać, czy nie, ale wolałem ją zabić. No wreszcie. Nie mogłeś tak od razu? Nika zadała ci proste pytanie. Wystarczyło powiedzieć jej, co wiesz i nie musiałbyś dzwonić do fiksera. Zabiłaby mnie. Tak czy siak. A co z pacjentami? Odel się nimi zajął. Czekają na ulicy. Powiedz mu, że już jest czysto. Musimy wracać do pracy. Opuść klinikę. Okej. No. Jestem zajęty. Gościu nawet na pewno jest szemrany, nie? Ale okej, taki jest mój wybór. Tak, jak fajnie w ogóle ty... czekaj, jak to się w jodze ta pozycja nazywa? Jest taka pozycja, że sobie gdzieś tam kręgosłup... Koci grzbiet to w drugą stronę, ale... Czemu ja tutaj, mimo że jest zielone, nie mogę, kurczę, wejść? No ale dobra. Opuść klinikę. Wydaje mi się, że po raz kolejny wybór mój był zły, ale... Ale dobra, jolo. Nie będziemy w żaden sposób się gdzieś tym przejmować, tak? To nie o to chodzi. Dobra, czekajcie, moi drodzy, ja robię szybkie cięcie. A, szybkie cięcie, 26 minut. Dobra, nie, to... Idę kolejne zadanko sobie gdzieś tam odpalę. 800, 500, 200, proszę. Udaj się do miejsca, w którym wypełni zlecenie Mr. Handsa. Czy ja... What the fuck, dziennik chciałem. To chciałem, okej. Bank, 200 metrów. 200 metrów i to gdzieś w tamtą stronę, okej. Czego oni tam nie mają? Minotaury, wiwerny, egzoszkielety. O. Dobra, zrobię tak. Koronkowa robota. Proponowałem Andersonowi, że przyśle kogoś do wyniesienia tych kosiarzy. Ale powiedział, że chce sobie ich najpierw obejrzeć. Pewnie jest jeszcze w szoku. Wysyłam ci pieniądze. Kontrakt zamknięty. Nie, że jest w szoku, drogi Mr. Hansie, tylko on sobie wszczepy od nich weźmie. Więc jeżeli... To ja wiem, co by się stało. Moi drodzy, jeżeli ta babeczka była, powiedzmy... siostrą tego gościa z ręką, to w tym momencie wiemy, co się stało, nie? Ucięli mu rękę, wszczepili to innemu gościowi i niestety, ale ten gościu z tą wszczepioną ręką od jej brata niestety też umarł, nie? Także lipa. Ale też tak myślę sobie teraz, nawet jeżeli by to była prawda i ten Anderson nie byłby wcale dobrym człowiekiem, nie? Ty, zrzut! No to od razu, idziemy tam. To co nam... Co to by zmieniło? Czy to by cokolwiek zmieniło? Zmieniłoby tylko to, że musimy tak czy inaczej wypełnić... Dobra, panowie i panie. Rzuć broń do kurwy! Dobra, gościu nie żyje. Chodź ty, mendo! Tu jeszcze jakiś goście? Netrunner? Pięknie. Dobra, sprawdźmy najpierw tak. Tu mamy drzazgę. Tu mamy zrzut. Łowca głów 22. Bardzo dobrze. Okej, jak my to mamy? 55... Czekajcie. 55, BD1C. Dobra. 55... Orzesz w mordę. 55, dobra. No nie, no nie ma. Jasna dupa, czekaj. Nie, nie uda mi się w ten sposób. Jeszcze raz. A, dobra, 7, teraz tak, 7A, BD, 55, BD, 7A i oczywiście nie mam nic tutaj. Dobra, 7A, 7A, BD, 55. Ale lipa. Czemu mi się nie pokazują te, które chciałbym? Układy. 1C, dobra, czekajcie. No i tak nie mam 1C. 1C, 55, E9, 55. Dobra, zróbmy tak. Seriously? 1C, 55. No świetnie, kuźwa. Ha! Ja pierdzielę. Ja to kiedyś otworzę. 55 FF 1C 7A. No i teraz to się udało. Podniszczony hełm. 55 poziom doświadczenia. Bardzo dobrze. Kamizelka, amunicja. Drzazga rozwoju. Maksymalny udźwig zwiększony. No i takie rzeczy ja chcę dostawać. Takie rzeczy ja chcę dostawać. To automatycznie się opłaca. Dobra. Pozbierajmy tutaj. Wiecie co? No bo ja i tak mam 32 minuty. Zróbmy tak. Zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na następny i oczywiście na inne serie na moim kanale. A ja sobie na spokojnie zrobię, bo już jestem przeciążony w tym momencie. Ja sobie na spokojnie zrobię porządek w ekwipunku. Wszystko tutaj porozkładam. Być może uda mi się ulepszyć jakąś broń. To was o tym poinformuję. Drzazga rozwoju, limit kosztów szczepów. No i pięknie. No, to was po prostu poinformuję, jeżeli coś uda mi się ulepszyć. I tyle. Pozdro, Shevaral. Hej, hej.